z naszymi pociągami PKP Intercity podróżują bardzo często. W pierwszej połowie tego roku, od stycznia do końca czerwca, przewieźliśmy 104 tysiące naszych czworonożnych milusińskich. To jest bardzo duża liczba. Więc widać duże zainteresowanie pasażerów, żeby zabrać także jako współpasażera swojego psa. Jest jeden tylko warunek. To trzeba się zapytać współpasażerów, czy obecność psa w przedziale im nie przeszkadza. Zazwyczaj nie ma z tym problemu i taka podróż przebiega bezproblemowo. Jeśli pasażer, współpasażer ma alergię na psa albo się tego psa boi, no to wtedy w tym przedziale takiego psa przewieźć nie można. Dbamy o komfort naszych pasażerów. Wtedy konduktor znajdzie wolne miejsce w pociągu, gdzie będzie można bezproblemowo odbyć tą podróż ze swoim milusińskim. Jedyne, co wymagamy od naszych pasażerów, to posiadania biletu na przewóz psa oraz oczywiście zapytanie przed rozpoczęciem podróży swoich współpasażerów, czy obecność psa im nie przeszkadza, i tyle wystarczy. Oczywiście pies, jeżeli jest duży, powinien jechać z kagańcem, tak, żeby inni pasażerowie mieli i odczuwali komfort. Polskie Koleje, oprócz tego, że przewożą pieski, to także dbają o ich komfort tuż przed podróżą, bo na wielu dworcach PKP znajdują się takie specjalne miski z wodą, gdzie można naszego milusińskiego napoić przed podróżą. To jest tutaj w Warszawie, na Warszawie Centralnej, ale także we Wrocławiu chociażby, na stacji Wrocław Główny. Takie udogodnienia dla milusińskich są. I tak jak wspomniałem wcześniej, 104 tysiące w pierwszym półroczu przewiezionych psów naszymi pociągami, więc zainteresowanie jest duże. I gdyby nie były to komfortowe warunki dla naszych czworonożnych przyjaciół, to raczej aż tylu byśmy ich nie przewieźli.